Dzień dobry, nazywam się Dariusz Dopierała. Tym razem chcę opowiedzieć o dwóch współistniejących z sobą umiejętnościach, które mogą Tobie pomóc w trzeźwieniu. Są one bardzo blisko z sobą związane i dotyczą właściwie jednego – relacji z ludźmi. W okresie picia najczęściej ludzie, z którymi przebywałeś, pili razem z Tobą. Masz pewne związane z tym nawyki, wspomnienia. Ci ludzie są wyzwalaczami. A na początku przecież najważniejsze jest to, żeby zatrzymać swoje picie, żeby uznać, że tak naprawdę nie radzisz sobie, nie masz kontroli nad alkoholem. I dobrze jest usunąć wszystko, co kojarzy się z piciem. Wymaga to dwóch umiejętności. Asertywnego odmawiania picia oraz informowania, jeśli jest taka potrzeba, o swoim stanie, o swoich potrzebach. Czyli tak naprawdę asertywność oraz umiejętność stawiania granic. Co mam na myśli? Zwróć uwagę, że osoba pijąca, zwłaszcza jak jest pod wpływem, jest bardzo przekonująca. Korzysta z wszystkich metod, z wszystkich mechanizmów iluzji zaprzeczania. Może Tobie mówić minimalizując, wypij tylko troszkę. Może racjonalizować, spójrz, badania dowodzą, że nie ma to żadnego problemu. Może porównywać, zobacz, w Czechach, w Niemczech picie piwa jest czymś normalnym, we Francji pije się wino do obiadu. Dlaczego Ty nie możesz się napić? Warto określić i przećwiczyć sobie, jak masz odmawiać. Ponieważ jeśli powiesz, nie mam czasu, możesz usłyszeć, czas nie zając. Nie mam pieniędzy, ja Tobie postawię. No, żona mnie ochrzani, jak wrócę do domu. A co się przejmujesz żoną? Znajdziesz 100 różnych odpowiedzi na swoje argumenty. Jeśli powiesz, nie chcę pić, to z tym nie ma dyskusji. Bo przecież z gustami się nie dyskutuje. Druga rzecz, o której mówiłem, druga umiejętność, dotyczy stawiania granic. Co mam na myśli? Zwróć uwagę na to, że jednym z wyzwalaczy głodu alkoholowego mogą być ludzie. Są ludzie, których w cudzysłowie pozbyć się ze swojego życia jest łatwiej, bo wiązało cię z nimi tylko i wyłącznie picie. Sytuacja się bardzo komplikuje, kiedy są to na przykład członkowie twojej rodziny. Ludzie, z których obecności w swoim życiu nie chcesz lub nie możesz zrezygnować. Wtedy warto, żebyś nauczył się albo nauczyła stawiać granice. Podam konkretny przykład. Jedna z osób, z którymi pracuję, ma brata, który czasami wypija alkohol. Nawet jeśli sobie wmawia, że dla niego nie ma to najmniejszego znaczenia, że w jego obecności ktoś pije, po analizie zauważył, że to uaktywnia u niego głód alkoholowy. W związku z tym, jeśli jest to tego typu relacja, to warto, żeby przygotować się do powiedzenia kilku słów o sobie. Nie musisz mówić, że masz problem z alkoholem, że pijesz za dużo, że się leczysz. Ale na przykład, wiesz co, spotkamy się, ale tylko wtedy, kiedy nie będzie przy mnie alkoholu. Kiedy przy mnie nie będziesz pił. Albo tak zaplanować swoje wspólne wizyty, żeby nie jechać na imprezę, urodziny, imieniny, kiedy są wszyscy, ale na przykład następnego dnia, gdzie tego alkoholu będzie mniej. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem, żeby decydować o tym, z kim chcesz się spotykać. Oczywiście mówienie o swoim problemie, swoich trudnościach jest czymś niezbyt łatwym, ale warto to zrobić. Nie musisz mówić, że jesteś uzależniony, że masz problem. Tylko uszanuj moje zdanie. Nie chcę pić, nie będę pić i chcę, żeby w twoim domu, kiedy jestem, nie było alkoholu. Ryzyko? Część ludzi może nie zaakceptować twoich warunków. Ale z drugiej strony to świadczy o tym, że tak naprawdę im na tobie nie zależało. Nie masz dla nich takiego znaczenia. A więc stawiając granice, możesz pozbyć się fałszywych przyjaciół. Te osoby,
którym na Tobie naprawdę zależy, zostaną i uszanują Twoje zdanie. Tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby izolować się od ludzi, ale chodzi o to, żeby świadomie wybierać tych ludzi, którzy nie będą przeszkadzać Tobie w procesie trzeźwienia. I to wszystko, co chciałem dzisiaj przekazać. Do zobaczenia do kolejnego filmu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Darek Dopierała. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.